Cześć, witam wszystkich serdecznie. Chciałem wam się pokazać różnicę w jakości dźwięku nagrania wideo z mikrofonem i nagrania wideo bez mikrofonu. Chciałem to zaprezentować na zewnątrz, gdzie jest wiatr. Chciałem to też pokazać z użyciem takiej osłony i bez użycia takiej osłony. Chciałem to też pokazać, jak to będzie wyglądać w samochodzie. Posłużę się do tego mikrofonem pojemnościowym marki Boya BMM1. Używam go już od jakiegoś czasu i jestem ogólnie z niego zadowolony. Więc tak, w zestawie z takim mikrofonem dostajecie dwa kabelki. Jeden akurat mam podpięty z racji tego, że nagrywam smartfonem, więc chwilowo jeden kabelek mam w użyciu. Natomiast ten drugi, on służy do aparatu, powiedzmy, typu lustrzanki czy bez lusterkowców, no do jakiejkolwiek innej kamery. To ważne, żebyście mieli odpowiedni kabelek, bo jeżeli zapniecie, powiedzmy, taki kabelek do smartfona, to mikrofon nie będzie wam działał. Co tu jeszcze dostaliśmy? Tak, osłonę. Ogólnie macie całą instrukcję obsługi, więc nie ma tu raczej jakichś skomplikowanych rzeczy. Podłączenie kabelka i nic więcej. Aha, jeszcze w zestawie jest coś takiego. Taki futerał na miśka. Można sobie go tutaj włożyć. O. I zasunąć. Więc tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że wideo i dźwięk, bardziej dźwięk, nie jest obrabiane jakoś potem na komputerze. Jest to nagranie tak jak słychać, tak wam to pokażę. Więc zapraszam na zewnątrz. No więc tak, jesteśmy na zewnątrz. Nie ma jakiegoś dużego wiatru, ale taki minimalny wiaterek jest. Mikrofon jest podłączony, ma teraz założonego miśka i po prostu zacznę się oddalać i zobaczycie, jak to wszystko będzie słychać. Nie wiem, czy słychać ten samolot, który teraz leci, czy nie. Nie wiem. Dobra. Z takiej odległości będzie mnie słychać, czy nie? No teraz jestem już dosyć daleko i nie wiem, czy słychać, czy nie słychać. Nie mówię jakoś specjalnie głośno. O, zobaczymy, jak to będzie wszystko bez osłony. No pewnie może być trochę wyraźniej, ale pewnie też będzie słychać szum wiatru. Tak domyślam się, zobaczymy. Postaram się iść jak najdalej. Mam nadzieję, że nie wiem, słychać mnie. Jestem już może 12-15 metrów oddalony od mikrofonu, więc staram się też cały czas coś mówić, chociaż nie wiem. Nie mam też za bardzo tak pomysłu, co mówić w takiej sytuacji, ale coś tam spróbuję mówić cały czas. Spróbujemy go teraz. Teraz mikrofon odepniemy. O, i zobaczymy, jaka będzie różnica, czy mnie coś słychać, czy nic. Domyślam się, że teraz pewnie dźwięk jest strasznie, ale nie, dobrze słychać, więc jestem nawet oddalać się dalej. Więc tak, tak wygląda różnica z mikrofonem i bez mikrofonu. No więc tak to wszystko wyglądało w plenerze. Widoki tu mamy piękne. Wyszedłem tak troszkę na górkę. No, także idziemy teraz zobaczyć do samochodu. No więc tak, jesteśmy w samochodzie. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko słychać.
Chwilowo założony jest ten misiek. Za chwileczkę go wezmę i ściągnę. Zobaczymy, czy będzie lepiej coś, czy nic. Więc tak, miśka mamy ściągniętego. Nie wiem, czy jest duża różnica w jakości dźwięku, czy nie ma. Zobaczymy to potem na komputerze. No co dalej? Spróbujemy odpiąć go całkowicie i zobaczymy. Zobaczymy, jak bez mikrofonu sobie sam telefon poradzi. No więc tak, teraz mikrofon mamy odpięty. Nagrywa sam telefon. No różnica pewnie w jakości dźwięku jest i to pewnie bardzo duża. No pewnie w zasadzie no słyszycie. Więc co, idziemy do domu. No więc co, wróciliśmy do domu. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak mikrofon będzie nagrywał w pomieszczeniu takim, powiedzmy, 4x5. Więc na chwilę obecną już to możecie usłyszeć, gdyż mikrofon jest podłączony, ma ściągniętego miśka i spróbuję teraz nałożyć osłonę tą antywiatrową, aczkolwiek ona w pomieszczeniu, w mieszkaniu nie jest zbytnio potrzebna, ale... No więc tak, teraz ta osłona jest nałożona. Nie wiem, jak to słychać. Zobaczę to później. Wydaje mi się, że jakiejś znacznej różnicy chyba nie widać, znaczy nie słychać. Spróbujemy teraz odpiąć całkowicie mikrofon. No więc tak, na chwilę obecną mikrofon mamy odpięty. Pewnie różnica w jakości na pewno jest. No więc tak, tak korzystając z okazji, że mam go tutaj w rękach, więc część tego wideo pewnie będzie nagrana. Część wideo będzie nagrana bez mikrofonu. Wygląda on tak. W ten sposób. Ta czerwona, ten czerwony uchwycik to jest taki uchwycik, żeby amortyzować trząsy. Aczkolwiek uważam, że jest on trochę za bardzo sztywny, więc jakoś tam super nie amortyzuje. I pokażę wam jeszcze, o co chodzi z kabelkiem do smartfona i z kabelkiem do aparatu. Taka jest różnica. O. Widzicie teraz kabelek do smartfona, czyli ten, ma tak jakby trzy takie czarne paseczki, a kabelek ten do aparatu czy lustrzanki ma tych paseczków tutaj, widzicie, dwa. Więc taka jest różnica między tymi kabelkami. Jacki są takie same, 3,5 mm. Ok. No więc tak, chciałem jeszcze dodać, że nie szukałem jakiegoś super drogiego mikrofonu. Chciałem, żeby to był jakiś mikrofon w granicach 150 zł. Znalazłem akurat ten, on kosztował 130 zł, więc cena była ok. Co do jakości, jakość też mi się podoba, bo sam widzę po moich nagraniach, że ta jakość audio się znacznie polepszyła, co też pewnie słychać. No więc co? No więc tak, jeżeli to wideo było dla ciebie pomocne, zostaw kciuka w górę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie, cześć.